Witam Was na analizie kolejnych derbów. Tym razem będą to derby Manchesteru, czyli City kontra United. Zapraszam. Zacznę od tego, jak City rozgrywało piłkę oraz od zachowania obrony i defensywnych pomocników United. Stones podaje w tej sytuacji do Gabriela Jesusa, do którego wyskakuje Maguire i notuje dobrą interwencję, bo przecina to podanie. W tym momencie De Bruyne biegnie w wolne pole, które powstało dzięki wyjściu Maguire'a, ale jego pozycję pokrywa Fred. To była główna rola defensywnych pomocników Manchester United w tym spotkaniu, czyli wspomaganie stref między bocznymi a środkowymi obrońcami, w które wbiegali głównie De Bruyne oraz David Silva. Co w takiej sytuacji robi drużyna Guardioli, widząc zagęszczenia na prawej stronie i mało opcji do podania? Decyduje się na przerzut do lewej flanki. I tak wyglądała spora część spotkania, szczególnie ta druga połowa. I podobny przykład. Fred stoi przy Kevinie De Bruyne. Nie ma opcji do gry na prawej stronie, więc piłka jest cofnięta i tym razem także Rodri zmienia stronę i już jesteśmy na lewej flance. Ustawienie United? Fred tym razem przy Bernardo Silvie w środku, a McTominay pokrywa, tak jak powiedziałem wcześniej, przestrzeń między bocznym a środkowym obrońcą swojej drużyny. Zawodnicy w czerwonych koszulkach próbowali głównie szybkich ataków, często podając krótko, jak w tym przypadku, gdy wysoki pressing City nie przyniósł skutku i David Silva dał się wymanewrować McTominayowi. Ewidentnie zaspał Hiszpan, a to przyniosło szybki atak czerwonych diabłów. Dogranie na lewo do Lingarda, następnie do Rashforda, i konieczność zejścia do boku Stonesa spowodowała, że między środkowymi obrońcami City powstała wolna luka. Dziwię się tu Fernandinho, że nie zszedł do Lingarda wcześniej. Moment podania prostopadłego od Rashforda zakończony strzałem. Drużyna Solskjaera podejmowała też próby długich piłek, tak jak w tej sytuacji od De Gea, oraz zgarnianie piłek wybijanych przez obrońców. Anthony Martial przegrywa główkę ze Stonesem, ale drugą piłkę zgarnia Marcus Rashford, co daje szansę na kontynuowanie szybkiej kontry. Teraz przejdę do tego, jak City starało się rozmontować obronę Manchester United, czyli to, o czym wspomniałem wcześniej. Rodri podaje do Silvy, który uruchamia na lewej Angelino. Zwróćcie uwagę na błąd graczy w czerwonych strojach. Pozycję Silvy kontroluje w tym momencie trzech zawodników de facto, a zaraz potem Hiszpan zostaje niepilnowany, a cała trójka rusza w kierunku Angelino. W tej sytuacji McTominay oczywiście powinien zostać przy pomocniku Manchesteru City. W następnej sytuacji możemy zobaczyć wyjście Gabriela Jesusa z linii ofensywnej do podania, ale świetnie pilnowany jest De Bruyne i nie ma możliwości, aby z tyłu powstała wolna przestrzeń. Trzeba też zauważyć, że jak to drużyny Guardioli, City gra bardzo wysokim pressingiem, a przegrywając 0-2 szczególnie. Dlatego w drugiej połowie bardzo ważną rolę odgrywał Rodri oraz pozostała dwójka pomocników. Duża liczba przechwytów w tej sytuacji, po niedokładnym wybiciu De Gea, piłkę zabrał Bernardo Silva, a tutaj po główce z własnego pola karnego Shawa na około 25 metrze zgarnia ją Rodri. Manchester City żyje nie tylko z gry polegającej na posiadaniu piłki, w bieganiu przeciwników w linii ataku oraz rozciąganiu rywala, ale także z przechwytów na połowie przeciwnika, co często daje sytuacje bramkowe. Mam wrażenie, może mylne, że za rzadko wykorzystują kontry, szczególnie podczas stałych fragmentów gry rywala, kiedy to jest najwięcej przeciwników we własnym polu karnym i czasem jest możliwość wyprowadzenia takiego szybkiego ataku. W tym elemencie na pewno lepszy jest Liverpool Jurgena Kloppa. Proszę zostaw subskrypcję, jeśli spodobała Ci się ta analiza, i dzwonek, jeśli chcesz zobaczyć ich więcej. Zostaw komentarz, który mecz Ligi Mistrzów w tym tygodniu chciałbyś, abym analizował, i dziękuję za wysłuchanie do końca, bo to bardzo ważne. Do usłyszenia w tygodniu.